Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bruce i zapraszam was na odcinek z highlightsów z turnieju 2x2, który rozegrałem z Nuxi. Był to turniej Billout 2x2, graliśmy o 1000 zł w puli oraz nagrody rzeczowe od Razera, no i sami zobaczcie, jak to się skończyło. RL Exchange, strona, dzięki której z łatwością kupisz itemy oraz kredyty w grze Rocket League. Na każdą platformę i z wieloma metodami płatności. Z kodem Bruce otrzymasz 3% zniżki na każde możliwe zamówienie. Link do strony w opisie. Pozwólcie, że zaczniemy sobie od ćwierćfinału, ponieważ była to najwcześniej streamowana faza rozgrywek, a wcześniejsze mecze po prostu nie stawiały nam jakiegoś większego oporu i z łatwością prześlizgnęliśmy się z Nuxim do ćwierćfinału. Naszą drużynę hucznie nazwaliśmy Corner Bump, od tego, że Nuxi nasz, jak to dobrze wiemy, jest legendą od strzelania corner leadów, no a ja, że sobie bumpuję, no to po prostu taka nazwa musiała powstać. Na komentatorce w dzisiejszych highlightsach będziecie mogli usłyszeć komentarz naszego kochanego Sentexa oraz jego pomocnika, którego szczerze nie pamiętam nickname'u, także przejdźmy do pierwszych spotkań. Startujemy, ostatni mecz ćwierćfinałowy na naszych ekranach. No i Bruce, to te 3-7, pytanie, czy szczęście będzie też dopisywało. Piłka też jeszcze nie do końca zbita, chociaż jest momentalnie Bruce. No i fantastyczna kontra, piękny jest redirect i jest poprzeczka. Na środku boiska Bruce, wydaje mi się, że celowy flick, ale jednak trafią bramkę. No i nie mogło być za kolorowo, ponieważ pierwsza akcja podbramkowa, no i w moim przypadku miski. Chciałem sobie odbić piłkę i odbić ją do kornera, no ale widzicie, co się stało. Nie tą okazję, Nuxi nie zdąży wrócić, no i go forfeit na prowadzeniu. Liku zagranie na środek boiska, jest tutaj jeszcze Mazur, ale to troszkę niepotrzebne. Bruce wykorzysta to zagranie, sailing shot i piękna bramka, no bez szans do obrony i mamy wyrównanie w tym spotkaniu. Spół corner bump, wysoko zagrana piłka, Nuxi, piłka na backboardzie, ale był tam idealnie przygotowany Liku, no i piłka cały czas na środku boiska. No ale Bruce jednak przygotowany, Bruce będzie próbował kiwać defensywne pozycje ze strony zawodników Gore Forfeit. Bruce, kolejna przeprowadzana akcja, Nuxi jest jeszcze na skrzydle, no i momentalna wymiana pozycji ze strony zawodników corner bumpy. No i fajnie w sumie to wyszło, bo po nieudanej akcji chciałem zrotować na środek boiska, ale przeciwnik napotoczył mi się pod koła, przycelowałem w niego, no i Nuxi wykończył, mamy 2-1. Piłka odbija się od backboarda, jest tam Liku, zagranie wysoko, udaje się jeszcze raz przeszkodzić, ale ponownie Bruce musiał tutaj ratować własną bramkę. Liku, a cały czas stara się przeszkadzać, Bruce nie ma za dużo boosta, musi oddalić zagrożenie. No i Nuxi rusza teraz do ataku, próbuje jeszcze dribblować rywala, Nuxi kontra Liku, jednak Nuxi fantastycznym flikiem, sfejkował raz, sfejkował drugi raz, a za trzecim huknął jak z armaty. Tu w ogóle byłaby kwintesencja nazwy naszej drużyny, ponieważ zbumpowałem rywala i Nuxi poleciał na corner. No gdyby to była bramka, to bym był taki szczęśliwy, ale niestety, no rywal okazał się lepszy, no i wyklirował nam to. No ale tutaj te szachy bardzo agresywne, no wręcz bym powiedział, że król zawodników Gore Forfeit się dusi. No i teraz jeszcze Bruce łapie tę bramkę, trochę zamieszanie, ale Bruce fantastycznie się obrócił. Nie opanuje tej piłki, no i tym samym to właśnie corner bump wygrywa pierwsze spotkanie. A to w ogóle gościu, co teraz powie, jest dla mnie tak zajebiście zabawne, ponieważ on powie moje nazwisko, tylko on nie zdaje sobie sprawy z tego, że ja mam na nazwisko Bruzda i to mnie podwójnie bawi. I po atakach Bruza została Bruzda, panowie, bo zupełnie przeorał w tym meczu swoich oponentów. Lecimy z drugą mapą, bawcie się dobrze. Tak jest, to corner bump, nie dość, że wychodzą na prowadzenie, to teraz jeszcze wychodzą do ofensywy. Bruz próbuje tę piłkę strzelić, Bruz dosyć bliska akcja, zabrakło tutaj trochę nitro, ale momentalnie pojawia się kolejny zawodnik, pojawia się tutaj Nuxi, ten próbuje jeszcze walczyć, Mazur okiwany, 2-1 i ledwo co Liku jest jeszcze w stanie tę piłkę zbić. Ale Bruce teraz w bardzo ładnym kukwensywnie zagrają teraz zawodnicy Go Forfeit. Czyżby strategia na to drugie spotkanie została całkowicie zmieniona? Bruce bardzo wysoko chyba starał się próbować aerial bumpa, ale się nie udało, ale Nuxi no wkręcił niemożliwie piękny double tap zaraz pod poprzeczką. No i tym samym po raz kolejny corner bump na prowadzeniu. No, nie mam nic więcej do dodania. Fajny double Nuxi. Corner bump będzie tutaj narzucało. Kickoff co prawda teraz nieco lepszy. Mazur ma dobrą okazję. Mazur kontra Bruce. Mazur jednak Bruce. Bruce zagrywa na prawą stronę. Szuka tam Nuxiego. Nuxi jednak rezygnuje z tego, więc Bruce będzie się starał akcję solową przeprowadzić, ale Mazur pięknie to unieskutecznia, ale cały czas zawodnicy Go Forfeit bronią się jak tylko mogą. Jest przygotowany na to zagranie. Bruce pod bramką swoich przeciwników. Obydwaj teraz rzucili się na tę piłkę, by zaniechać tej próby
próby strzału, ale Bruce, mocna piłka prosto z dribblingu, ale nie udana, zaraz przy poprzeczce. Wybija tę piłkę, teraz pięknie Nuxemu udaje się przedryblować. Będzie Masty Flick, jest on zbyt delikatny. A tu nie wierzyłem, że to się uda, no i nagle piłka mi wylądowała na twarzy, więc nie strzeliłem na bramkę. Teraz Bruce niestety nie trafia, co tam się stało? Przecież to było prawie oczywiste. Ale Bruce za chwilę będzie gotowy, ma już swojego kompana w asekuracji, także może sobie pozwolić na pewniejsze zagranie. Piękny pitch! To jest dokładnie to, co przyniesie rezultat, bo tak szybkie piłki zawodnicy Go For Fit nie mieli najmniejszych szans obronić. No co tutaj mogę powiedzieć? Kuksir 5 pod publiczkę dla widza, dla was widzowie. No i lecimy dalej. Lecią do bramki, ale spójrzmy teraz, cóż za przepychanka pod bramką zawodników Cornerba i udaje się zawodnikom Go For Fit wepchnąć dosłownie tę piłkę do bramki. No cóż, no ważne, że zadziałało tutaj. Liku ofiarnie wskoczył i tak naprawdę wepchnął i futbolówkę, i kompana, i jeszcze dwóch rywali. I kredyt, samochód, drugą futbolówkę, stadion, drwala, wszystko on tam wcisnął. Dobra, przejdźmy do następnej. Tak, czasu jeszcze jest całkiem spora, przewaga nie jest aż tak ogromna, chociaż teraz zgranie od Nuxiego, Bruce gotowy i Bruce momentalna odpowiedź, piękne rozegranie kick-offa. No i mamy corner bramp już na dwupunktowym prowadzeniu, ale spójrzmy teraz jeszcze Nuxi. No cóż to był za fake, chyba każdy z nas spodziewał się tutaj Flicka, a Nuxi po prostu połamał przeciwnikowi kostki. Nie ma co zbierać, gościu poleciał do domu. I Liku bez szans przy obronie tego strzału. Dobra, to pominijmy, tu dostaliśmy z kick-offa, ale następna bramka. Piłka niestety podąża w kierunku bramki, ale co tu się stało? Słupek uratował właśnie im skórę, ale jeszcze Bruce. Ten touch. Następna bramka to najnieudolniejszy corner hit w moim życiu, ale wpadło, bramka się liczy, tak, zaliczone, no to proszę bardzo, lecimy dalej. No tutaj już generalnie parada goli, Nuxi strzela jakiegoś gola od słupka, później dostajemy kick-offa, bo gadam do Nuxiego: ej, zróbmy fake kick-off, i Nuxi mówi: co? No dobra, no i dostajemy jakiegoś farfocla. A, no i bym zapomniał o bramce roku, żartowałem, robię pre-jump, 2 lata wcześniej już lecę, Nuxi mi podaje idealne podanie, ale Liku, 7 zmysł, Spider-Man i broni nam to, no niesamowity człowiek tutaj, szapoba. Póki się uda, no i tym samym to corner bump wygrywa to spotkanie. No i co, proszę państwa, przechodzimy do półfinału, czyli gramy na moich dwóch byłych teammate'ów z drużyny, czyli Petrika i Nicerona, mamy teraz format best of 5, także do 3 wygranych. No i co, zapraszam was na highlightsy. Ale teraz oddajmy się prawdziwej uczcie, jaką zaserwuje nam corner bump i o mama le. Agresywne zagrania, zwłaszcza że Bruce lekko spóźniony, udaje mu się jeszcze wyratować, ale Niseron pojawia się, to demo, Patrick redirect, ale po raz kolejny mamy słupek, jednak Niseron dojechał! No i co tu dużo mogę powiedzieć, zaczynamy w swoim stylu, ale zaczekajcie. Ponieważ zawodnicy idealnie odnajdują się. Bruce! No niesamowicie wepchnął to tak naprawdę nad dwoma oponentami i to jest... No karygodne, żeby w taki sposób trafiać i przepychać się przez zawodników, no 1-1. Ground pincha i poszukiwać tak naprawdę Bruza na środku boiska. Jeszcze Bruce z kolejnym strzałem, no i typowa bruzówka, 2-1. Zdecydowanie więcej miejsca, był też w stanie zdecydowanie więcej zrobić. Natomiast Bruce tutaj przy tak agresywnej grze, no odnajduje się wyśmienicie, 3-1. Zagranie na drugą stronę, przeniesienie tego ciężaru, znalezienie sobie miejsca. No i tu nie ukrywam, trochę mi się przysnęło na backboardzie, nie wiedziałem co zrobić ze sobą, no i tracimy głupio bramkę, ale przejdźmy do następnych. Ten slow-mo, ta piękna zmyłka, ale właśnie takich zagramy tu szukali. Teraz Bruce, open netto tak po prostu, po tym kick-offie, corner boom z o wiele lepszymi pozycjami, o mama, ale spóźnione. Bruce wykorzystuje to, wpakowując piłkę do bramki, jeszcze teraz aerial bump. No Bruce is on fire, no naprawdę, no to jest Bruce Show, no nie mam pojęcia, no chyba faktycznie tak jak wspomniałeś, chce skraść sobie tutaj swoją widownię. Ale jaki one man army, najpierw zbumpował 2 razy Petrika na sajdzie, potem jeszcze zdemolował Nuxi, mógł tylko pójść po ręcznik, żeby mu otrzeć pod czoła, oczywiście nie mówiąc, że Nuxi nic nie robi, bo Nuxi także prezentuje się świetnie, ale Bruce wbija tak po prostu drugiego hat-tricka! No i nie powiem, bo tutaj pomimo jakiejś tam fajnej gorączki, 37,5 miałem wtedy, no fajnie wszedłem w ten półfinał i naprawdę mecz zaczął się solidnie. Że ciągle ta piłka pod kontrolą zawodników Omamale, to jednak corner boom dokładnie wie, co z nią robić, dokładnie wie, jak to wszystko kontrolować, a Bruce wytańczył rywali, ta siódemka się pojawi! 7 bramek w jednym spotkaniu od jednego zawodnika.
dribbling niczym Ronaldinho Gaucho. Ominął po prostu dwóch oponentów i na open net 7-2. No i tutaj przy tych golach nie powiem, przysnęliśmy, bo najpierw Nuxi dostał bumpa, później na backboardzie ja dostałem bumpa, także no niby zapowiadał się tu jakiś mały comeback, ale finalnie skończyliśmy właśnie takim wynikiem. To była dobra gra, ale to była dobra gra szczególnie od Bruza, który był tutaj prawdziwą bestią, był totalnie na fali w tym meczu. Nie ma czasu do stracenia, rozpoczynamy drugą odsłonę tego półfinału. Lecimy! I pytanie, po ile Bruce pójdzie? Tutaj bramek, bo trafi jeszcze 8 całej tej serii. Bruce potrzebował zaledwie 6 sekund, aby rozpocząć nam strzelanie na drugi mapie. On jest niesamowity. No na razie to chyba król strzelców w całym dzisiejszym dniu. Pocieszyliśmy się, ale nie mogło być tak kolorowo. Dostajemy standardowo z kick-offa 1-1. Panowie, ja jestem ciekaw, jak to spotkanie się potoczy. Pojawia się jednak Nuxi, ale ten nie będzie skakał zawczasu. Był tam gotowy Niseron, Nuxi, Petrik. Jednak to Petrik, piłka leci niebezpiecznie. Światło bramki, Bruce spóźniony. No i mamy 2-1, bo Gruby zamiast pojechać na bramkę, to pojechał obwodnicą po busto. No i skończyło się tak, że po prostu nie zdążył. Całkowicie inny, tak jak to widzimy na chwilę na załączonym obrazku. Nuxi pięknym double tapem teraz się starał wykazać. Jeszcze dobre demo. Bruce próbował atakować, ale niestety teraz ciutkę za wysoko. No i tu wam powiem, że meczik był takim ping-pongiem swoistym. Raz atakowaliśmy my, raz oni, ale generalnie jakichś groźnych prób nie było. No do czasu, to co zrobił Oskarek, to co zrobił Nuxi. Jezus Maria, szkoda, że nie usłyszeliście, co powiedziałem do niego na Discordzie, bo naprawdę palce lizać. Zresztą zobaczcie sami. Ale dzięki czemu, no myślę, że tutaj mamy całkowicie inny obrót spraw w stosunku co do poprzedniego spotkania, ale Nuxi teraz wykazał się niesamowitym kunsztem mechanicznym. Jak on złapał tego flip reseta w tak mocny sposób, jeszcze wpakował tę piłkę po lewej stronie Petrika, gość z przeciwników, udaje się ograć Bruza, ma 12 boosta, ale Nuxi natychmiastowo od razu oddala zagrożenie, Petrik stara się cały czas tutaj jeszcze z powrotem wrócić, by Omamale mogły zaatakować, obawiam się, że nikt chyba nie ma teraz poza Niseronem boosta na boisku, 3 sekundy do końca, jak to się skończy, piłka wysoko na backboardzie zawodników, corner bump, jeszcze przy piłce, Niseron, czy uda się, nie udaje się pokonać Bruza i mamy dogrywkę. No w dogrywce fajerwerek nie było, moi drodzy. Wykorzystałem po prostu błąd rywala. No i w tym momencie obejmujemy prowadzenie 3-2 i przechodzimy do następnego spotkania. To oni właśnie, corner bump, wygrywają drugie spotkanie. Dobra, w tym meczu można puścić jakąś O, dobra, właśnie tą piosenkę możemy dopuścić. No i tutaj dostaliśmy, jeżeli pierwszą bramkę dostaje Aerial Bumpa, to już generalnie chyba podcięte skrzydła. Także no w tym momencie, no delektujcie się, moi drodzy, delektujcie się. No i myślę, że Bruce raczej się tego nie spodziewał. Tak jest, udaje się tutaj wyjść już na dwubramkowe prowadzenie. To jest jak dotąd najpewniejsza sytuacja, w której widzimy drużynę pomarańczową podczas całego starcia półfinałowego. Ty, a tu w ogóle zapomniałem, że strzeliliśmy bramkę. Może jednak coś zrobiliśmy więcej w tym meczu. Rywala Nuxi z fantastycznym demo i dokładnie takiej gry drużynowej trochę nam brakowało. Nie, przypomniałem sobie, jednak nic nie zrobiliśmy. I udaje się, pomimo tego, że Bruce był na bramce, to pięknym flikiem przerzuca piłkę nad nim. Mam 4-1 i nie wiem, czy powolnie możemy mówić, że przynajmniej na trzeciej mapie mamy już pograne. O mam, ale nic sobie z tych dział nie zrobiła, jak wytoczyli swoje, no to już huknęli kompletnie, wyrzucając, przepychając wręcz tą kulą corner boom. Bardzo blisko i Petrik pakuje trosiadki, Omam, ale jeszcze może tutaj potencjalnie zrobić Brazylię. No. Nuxi nie odpuszczają, ale jednak to Omam, ale wygrywa to spotkanie. Omamale z podobnie dobrym startem jak w grze numer 2, ale zdecydowanie z najlepszym do tej pory finiszem. Nie przerywaj, prosto lecimy na mapę numer 4 i być może ostatnią, chyba że Omamale wrócą w fantastycznym stylu. Po raz kolejny Niseron na skrzydle, Bruce jednak tę piłkę zbija, ale Petrik pojawia się w drugie tempo i po raz kolejny to Petrik. No co, rozpoczęcie mam wrażenie standardowe, zawsze to my dostajemy w dupę, no i co, no i odrabiamy. Zawodnicy corner boom próbował Bruce to wybicie jednak nieco za szybko spotkało się z sufitem. Cztery różne mecze. Pierwsza totalna dominacja. Drugi już zdecydowanie bardziej wyrównany. Trzeci na rzecz Omamale i na razie widzimy, że... No i Nuxi, tutaj solidne podanie, błagam was. Andra Iniesta, Luka Modric. Kłaniajcie się mu. A to nie wiem, co się stało, bo generalnie wysadzili Nuxiego, no i ja sobie myślę, dobra, to chociaż zatankuję, jak rotuję. No i strzał nie był jakiś ciężki, także no nie straciliśmy, ale naprawdę dziwna sytuacja. Wnik. Tak jest, ale teraz otworzona siatka, po raz kolejny gubią się w defensywie. Zawodnicy corner boom, dzięki temu Omamale po raz
już drugi. Nie no, błagam, usiadłem mu na głowie, no jak ja miałem wrócić do tej gry, halo? W tym spotkaniu wychodzi na prowadzenie, mamy rezultat 2-1, Niseron, fantastyczny strzał, fantastyczna kiwka. Będzie to raczej wyczekiwanie na błąd krytyczny któregoś z zespołów. O, chociaż Bruce, ładne prowadzenie piłki, Nux, jednak Niseron w ostatniej chwili jeszcze był w stanie to wszystko wybronić. No jest ta kontra, Bruce jednak gotowy, ale wciąż Niseron na tym ustawieniu może sporo zagrozić. Nux i ważna obrona z jego strony, co nie zmienia faktu, że kończą się trochę zawodnicy graczom Corner Boom, bo Niseron kiwa jednego, Bruce dopiero teraz wylatuje. Bruce, czy będzie w stanie jeszcze pociągnąć tę akcję? Bruce, jest granie do środka, Bruce jeszcze leci, próbuje w pojedynkę, jak niewiele brakowało. Wygląda to na to, że zawodnicy Corner Bump nie mają jakby pomysłu, w jaki sposób można przejść defensywę. I chyba klątwa komentatora znowu się wkrada, ponieważ no, w momencie, gdy to mówię, po raz kolejny pada bramka i jednak mają chyba pomysł na pokonanie tej defensywy. No i mamy wyrównanie w tym spotkaniu. Corner Bump o Mamale 2-2. No dzięki temu cała ta sytuacja zażegnana, zmierzamy po raz kolejny do dogrywki. Pytanie, czy tym razem dogrywka będzie łaskawa dla zawodników o Mamale, bo Petrik tutaj szuka Niseron, ale spory błąd i Nuxi na 13 sekund przed końcem znajduje okienko i o Mamale, Mamale, mogę oddać ten remis. Dobra, to co, w naszym stylu teraz by było tak teraz stracić kick-offa, później w overtime też kolejny kick-off, no i jesteśmy... A, żartowałem, zobacz to, zobacz to. Do końca! Nie, jeszcze to jest teraz przepchnięcie! 4-2! Widzimy, że Corner Bump nie da sobie tego wyrwać w tym spotkaniu, no i o Mamale na 9 sekund do końca musi się naprawdę bardzo mocno postarać. No, to się nie postarali. Czasu nie ma, 3-1 i jednak to zawodnicy Corner Bump zaprezentują się już jutro o godzinie 18 w wielkim finale. Tak, dobrze usłyszeliście, w następnym dniu, ponieważ było tak grane, że w sobotę graliśmy ćwierćfinał i półfinał, a finał generalnie był grany w niedzielę o 18, także moi drodzy, nie ma co zwlekać, przechodzimy do finału. I tutaj od razu chcę zostać przez was poinformowany, czy chcecie, żeby kompsy z finału trafiły na kanał, ponieważ akurat finał nagrałem z naszym komentarzem, z moim i Nuxiego kompsami, czyli no po prostu z tym, co gadaliśmy podczas gry, z mojego powa, z mojej kamerki, także jeżeli byście chcieli zobaczyć, to dajcie znać, a my przechodzimy highlightsowo do finału, moi drodzy. Finał gramy na największych Ranked Warriorów w Polsce, czyli na Kito i Vesha. No i co, moi drodzy? Finał mamy Best of 7, także tutaj może być giercowane nieco dłużej. A czy było giercowane nieco dłużej? Tego się przekonacie sami. Możemy przechodzić do gry. Możemy przechodzić do pierwszej osłony tej BO7, więc zaczynajmy. Wielki finał Bailout Cup Rocket League. Gramy o 750 zł. Marąduje centralnie pod kołami Vesha. Jeszcze teraz Nuxi ze strzałem, ale Vesh jest na posterunku. Tak jest, no i Nuxi to jest fantastyczne wejściem od samego początku. Corner Bump stara się narzucać to tempo. O tym sporo wczoraj rozmawialiśmy. O tym, że właśnie Siema musi wprowadzić rywala w tę swoją agresywną, dosyć mocno kłopotającą grę. No i Vesh właśnie próbuje to zrobić. Niezły strzał, ale za lekki, aby zaskoczyć drużynę pomarańczową i po raz kolejny to Bruce będzie wyprowadzał piłkę tam, gdzie czuje się najlepiej, czyli właśnie na górze. Bruce jest kiwka, Bruce oddany strzał, Vesh jednak gotowy na posterunku. Przeszkadza mu Bruce, piłka wysoko na środek boiska, Nuxi czyta to jednakże. Niestety teraz duży problem z przeczytaniem tej piłki przez Kito. Pięknie wykorzystuje to Nuxi i tym samym mamy otwarcie tego spotkania 1-0 dla Corner Bump. Miejsca oraz boosta, bo wiemy jak może się to skończyć, ale teraz pięknym stylu ogrywa Bruce Kito w narożniku. Zagrywa na środek do Nuxiego, ale niestety nie trafia w bramki. Cały czas jest bardzo niebezpiecznie pod bramką zawodników Siema. Nux jeszcze raz czyta, doskakuje do tego Vesh, blokuje kolejną próbę i udaremnia ten atak. Jeszcze dolatuje Bruce, na szczęście obok słupka. Vesh jednak wygrywa ten challenge, Kito ma trochę przestrzeni. Kito kontra Bruce, Kito, ależ bliski ten strzał. Vesh jeszcze próbuje poprawić. Vesh jednak nie trafia tej piłki Nuxi. No ja no jaki gaming, bo Nuxi po prostu uderzył w gościa przypadkowo, no i nie dałoby nic, to by nic nie dało. Ale zagrożenie, jeszcze teraz demon na Kito, niebezpieczna sytuacja dla Vesha, dlatego musi zostać z tyłu, został last manem. Nuxi wysoko w powietrze, air dribble, czaruje, flip reset, zagrana piłka na backboarda, jest tam Bruce, doskakuje i 2-1! Na środku przecina to i gasi tę piłkę jak najszybciej w zarodku, cały czas Kito z pomocą, Vesh jest tam, jeszcze piękny ground pinch, ale niestety brakowało, no centymetry, fenomenalna obrona Bruza.
wyjmuje. Bardzo blisko byłaby corner bump, już niemalże zagwarantowało sobie zwycięstwo na pierwszej mapie. Kito próba dribblingu, ale Bruce po raz kolejny fenomenalnie ten czas zaczyna uciekać i Nuxi wyprowadza tę piłkę. Open net dojeżdża, jednak wyszli z open! Ratuje zawodników, siema Bruce, jeszcze raz na dobitkę, nie trafienie, Kito skraca to, ale nie zdąży, bo Nuxi z fantastycznym ścięciem i dzięki temu corner bump na 3-10 sekund przed końcem wychodzi na prowadzenie 3-1. Zaskoczę was, dowieźliśmy ten wynik do końca i nie straciliśmy żadnego kickoffa, także jest progres. Nie udaje się i to corner bump zwycięstwem w pierwszym meczu. Współpraca Nuxiego i Bruza była w tej grze pierwszej znacznie lepsza. Zobaczymy, co mają jednak do zaserwowania swoim rywalom zawodnicy Siema w drugiej i czy się odbiją. Wesz zagrywa do Kito i od razu intensywne rozpoczęcie drugiego spotkania. Cały czas to Siema są przy piłce i kontrolują tą okazję. Spójrzmy teraz, piękna kontrola! Udało się! O, jest! Centymetry, czy się uda? No próbował Kito przepchnąć tą piłkę przy 50, ale nieudanie. Jeszcze tutaj Wesz cały czas stara się. No napięcie jest naprawdę niesamowite. No a teraz Bruce, on nie będzie tutaj ryzykował szybkiego challenge'u, będzie zdatywał Nux i tej piłki nie trafia. Bruce jednak momentalnie przygotowany do asekuracji. I tu chciałbym zaznaczyć, że zostałem oszukany przez grę. Jak wrzucę komsy na kanał, to zobaczycie z mojego powa i z powtórki. W tym meczu dotknąłem piłkę i się teleportowała i nic się z nią nie stało, także no tutaj dupa blada, straciliśmy bramkę, no i tyle, nie ma nic więcej do dodania. Bo mimo tak wspaniałej defensywy nie byli w stanie wyciągać tej piłki raz po raz, no i więc wyciągają ją z siatki. Na chwilę obecną piłka cały czas na środku boiska i widzimy, że to raczej chodzi o kwestię przejęcia terytorium i zyskania tej przewagi, ale teraz zamieszanie! Bruce zdążył doskoczyć, piłka przeniesiona ciężarem na prawą stronę. Jest tam Kito w powietrzu, będzie starał się czarować ground pinchem. Nieudanie, jest Nuxi, przeszkodził i zanegował kolejną akcję Siemy. No tu jest naprawdę wymiana cios za cios, tak jak wspominaliście wczoraj w tym pojedynku bokserskim. Tak jest, no ale teraz ta piłka leci w światło bramki, corner boom, w taki sposób zdobywa gola wyrównującego Nuxi, przejął tę piłkę w środku pola, Wesz okiwany. Nuxi pięknie oddala zagrożenie, jest tam Kito, kolejny raz posył. No i nie zgadniecie, człowiek czołg i mamy, moi drodzy, 1-2. Do jednego! Ależ piękna zagrywka od Kito i chyba to, że dwójkowo tam polecieli zawodnicy corner boom, to chyba nieco bardziej przeszkodziło, bo tutaj Nux i Bruce obaj lekko tę piłkę dotknęli, ale żaden nie był w stanie jej wybić na tyle mocno, aby nie wpadła do bramki. Pozycji od zawodników corner boom nie najlepszej, poprzeczka ratuje ich przed kompletną tragedią w tym meczu. Ale jeszcze piłka w bramce, jak on to zmieścił! Dobra, no zostaliśmy w tym meczu po dupie. Tutaj trzeba się przyznać. 1-1. Przejdźmy do następnego spotkania. Bita ta piłka do dołu. No i sytuacja kompletnie odwrotna. 3-1, ale dla zawodników Siema. Mniej tych szybkich, agresywnych wybić ze strony corner mam, bo w pierwszej grze ta tak szybko negowana, ale teraz szybka bramka, bo 4 sekundy. Tyle wystarczyło zawodnikom corner boom, aby otworzyć wynik tego spotkania. Tu w ogóle chlipa jak cholera, bo gadam, że mam piłkę i Nuxi już przestał boostować do niej, ale jakby, no opadając, po prostu ją odbił. No i ratował, ale niestety strata. Widzieliśmy, Bruce miał 0 boosta, więc tutaj jego sytuacja była naprawdę trudna. Nuxi jakimś cudem udało mu się zbić tę piłkę z backboarda, ale niestety Bruce nie zdążył wrócić z powrotem rotacyjnie na bramkę. Bronić swojej siatki w pojedynkę. Bruce próbuje tutaj kiwać po ziemi. Bruce, ta piłka leci w kierunku bramki rywala. Niebezpieczna sytuacja. Bruce, jest backboard i w ostatniej chwili pojawia się Kito. Sytuację 2-1, ale Nuxi dobrze ustawiony. Wesz po lewej stronie boiska. Nuxi jednakże go wyprzedza. Zagranie na środek boiska w poszukiwaniu Bruza. Bruce już leci. Nie ma busta, mocna piłka zagrana nad głowę Kito i udaje się jakimś cudem wybronić ten strzał. Wesz próbuje wyprowadzać ten atak Nuxi po raz kolejny daleko, ale Bruce oddala zagrożenie. Widzimy, że drużyny chcą tutaj lecieć i Bruce, ależ on tu złapał kąt, no ma dosłownie narzędzia w oczach. Mamy 2-1 i mamy piękny strzał ze strony zawodnika corner bump. Dobra, no to teraz obstawiajcie, w jaki sposób stracimy bramkę. Uwaga, trrr, werble. Kolejny kick-off, piłka zagrana na środek boiska, przebijając piłkę nad dwoma zawodnikami, corner bump i mamy remis. Wyprowadzony ten atak, zyskując sobie trochę przestrzeni, udaje się kolejne 50 wygrać na Nuxiego. Jeszcze jedzie z pomocą, Wesz bumpuje i to siema! Wychodzi tym razem na prowadzenie. Nie, tutaj mogłem tylko patrzeć z krzesełka na to, jak Wesz mnie bumpuje. Naprawdę nie mogłem tego uniknąć. Nie wiem, jak to miałem uniknąć. Dobra bramka. Tutaj malutkie tarapaty, leciutkie błędy, tutaj jakiś zmisowany backboard, ale spokojnie, to tylko dwubramkowe prowadzenie. Generalnie to tutaj niezła fiesta się działa pod koniec, bo to w jaki sposób oni stracili bramkę też jest dosyć zabawne. Bruce,
wykorzystuje to i 4-3 na 34 sekundy do końca tego meczu. Tak jest, to jest istny festiwal bramek, zarówno jedna, jak i druga ekipa stwierdziła, że hamulce kompletnie zostają puszczone, wciskamy pedał gazu i lecimy na pełną ofensywę. I tyle było z naszej ofensywy, przechodzimy moi drodzy do czwartego spotkania. Rezultat po trzecim meczu 1-2. Nie jestem w stanie przewidzieć. Jakbyś mi teraz zadał pytanie, która drużyna wygra, to autentycznie nie odpowiedziałbym ci na to pytanie. Za to ja w tamtej chwili już wiedziałem, bo mieliśmy asa w rękawie, który nazywa się mechaniczny Oscar Nuxi. Także, no moi drodzy, delektujcie się, weźcie sobie jakieś paluszki i oglądajcie. Cały czas bardzo niebezpiecznie pod bramką zawodników Siema. Nuxi kręci, prawie to zakręcił do bramki, ale kito, no niebywała forma obydwu zawodników. Tak jest, ale widzimy, że Dobra, w tym momencie pauza. On nam nie strzela corner leada, okej? Okay? On nam nie strzela corner leada. Corner bump ewidentnie rozjuszeń poprzedni meczem, ale wiesz, po raz kolejny poprzeczka ratuje zawodników drużyny pomarańczowej, bo to ile razy przywalili już nią dzisiaj zawodnicy Siema, to jest niepoliczalne. Tato, teraz jeszcze Nuxi wyprowadza kontrofensywę. Kito, czy zdąży? Zdążył. Własny corner, od razu nadjeżdża Bruce. Próba zaatakowania, szuka tam jeszcze Nuxiego. Było zagranie, ale Kito idealnie ustawiony. Cały czas bardzo niebezpieczny. Pod bramką zawodników Siema, jeszcze kolejny atak. No niebywała sytuacja. Połowa meczu za nami, a ciągle mamy wynik 0-0. No tak idealnie w opozycji do tego, co widzieliśmy przed chwilą. Tam 7 bramek, tam zamieszanie. Tam tak naprawdę te gole brały się momentami z niczego. A tutaj Nuxi! Prawie ustrzelił niesamowity kąt. Wesz, kręci się w powietrzu, dolatuje do tego Kito. Bruce ładnie ustawiony, broni ten strzał. Jeszcze wesz, dobre 50, udaje się pokonać, ale jest tam Bruce. Bruce oddala zagrożenie, piłka w kornerze zawodników Siema. Jeszcze cały czas Bruce próbuje atakować, próbuje przeszkadzać jak najbardziej zawodnikom Siema. Wesz w powietrzu, flip reset złapany, ale tam poszedł fake, ale Bruce idealnie ustawiony po raz kolejny. Jeszcze teraz bump, bardzo, bardzo kluczowy w tej sytuacji. Czy uda się to przeszkodzić? Nie, nie udało się. Kołami dotknął tego Kito i to Nuxi zdobywa pierwszą bramkę dopiero w tym spotkaniu. Swoją drogą naprawdę zabawny gol. No to jak Kito się wywróciło tą piłkę, to no, jest według mnie komiczne. Wesz bardzo wysoko pod sufitem, natomiast jeszcze Bruce będzie próbował. Air dribble, ciągnie jak najdłużej tą piłkę, jak tylko się da. Nuxi, czy wesz? Nuxi! Mamy 2-0. Widzimy, że corner bump nie pozostaje obojętny. A teraz moi drodzy, odpalamy rakietę. Do defensywy Nuxi, dzięki temu, że przeczytał fantastycznie, w jaki sposób ta piłka się odbije, był w stanie na tyle szybko zareagować, aby wsadzić ją po raz kolejny do siatki, a szuka już trzeciego gola, bo Nuxi czaruje w powietrzu. Nuxi! Ograny po raz kolejny zawodnik Siema i cóż to był za air dribble spod własnej bramki, spod własnego kornera, prosto w top corner przeciwnej bramki. Nie tak, i to corner bump z kolejną wygraną 2-2 w całej serii, no niesamowite, co się tu dzieje? To była przyzwoita rozgrzewka, panowie, ale jak zaznaczył już Mostow, pora na BO trójkę, więc przekonajmy się, kto zwycięży w już piątej osłonie naszego wielkiego finału. Piłka w kierunku bramki, ale jest tam Bruce i myślę, że nie będzie problemu do przeczytania tej akcji. Kito ogrywa Bruza, jeszcze udaje się Bruzowi kolejny raz doskoczyć. No w niesamowitej dyspozycji jest dzisiaj Bruce. Gdyby tylko Wesz był tutaj ciutkę bliżej, to myślę, że mogłoby być naprawdę niebezpiecznie dla zawodników. Corner bump jeszcze teraz Bruce z jego typową 45 w kierunku bramki, ale Kito na posterunku broni ten strzał. Jeszcze raz Bruce bardzo wysoko w powietrzu. Flip, reset, Kito, kolejna obrona. Niesamowita dyspozycja wszystkich zawodników w dniu dzisiejszym. Demo Bruce, Kito, co tu się dzieje? No kiedy doczekamy się do pierwszej bramki? No już prawie minuta na zegarze do końca tego spotkania. Tu cały czas 0-0. Czy to jest to? Wesz, niesamowita obrona tym razem po stronie zawodników Siema. Tak jest, no to jest nieprawdopodobne, w jaki sposób rozstawili twierdzę zarówno jedni, jak i drudzy. Ale teraz Bruce, piękny strzał i Wesz jeszcze to wyjmuje. Minuta do końca, coraz bliżej jesteśmy tego overtime'a. Dalej nie mamy jeszcze żadnej bramki. Nuxi, próba flip resetu, próba również zrobienia Masti Flicka, jednak zabrakło nieco przestrzeni w powietrzu. Także znów to zawodnicy Siema będą ruszali do ofensywy, ale corner boom podwoili krycie na tym skrzydle i dzięki temu ich rywale pod taką presją nie są w stanie wyprowadzić nic więcej niż piłki na połowę. A okolice bramki, na szczęście dla zawodników corner boom jednak nie w światło. Wesz teraz próbuje to wcisnąć, Wesz! Jeszcze Nuxi to wyjmuje! Kito, Nuxi!
Co tu się dzieje? Jeszcze cały czas Wesh atakuje, ale będzie tutaj Bruce. Musi oddalić zagrożenie, jest niebezpiecznie. Widzimy tutaj już chyba rączki się troszeczkę trzęsą. Nie będę ukrywał również tak jak nam głosy, ale to co się tutaj dzieje w tym spotkaniu... Dobra, no to prawda, Kerry Nuxi w defensywie i teraz obstawiajcie w komentarzu sobie, napiszcie teraz szybko w jaki sposób i kto wygra overtime, bo naprawdę jak dojdziemy do tego momentu, to padniecie. Teraz, mimo tego, że rozpoczęła nam się dogrywka, ale siema, oni nie przystają, oni dalej lecą na pełnej ofensywie, bo Kito już gotowy w środku pola. Kito jednak Nuxi zgrywa tę piłkę. Nuxi za słabe wybicie, Bruce nieco nie w tempo i braki w tym tempie ukazują się w tym, że to siema po raz kolejny napierają na bramkę pomarańczowych. Jeszcze raz Nuxi, teraz mocny pinch, na szczęście nie zagrozi on bramce zawodników siema. Stara się Nuxi znaleźć Bruza, ale nie będą do tego podjeżdżać. Widzieli, że zawodnicy siema zdecydowanie bliżej piłki. Wesh, demo na Nuxim, Bruce z małymi problemami w kornerze. Wesh raczej powinien przejąć tą piłkę, jednakże Bruce cały czas na backboardzie, czytając i czekając na ewentualną szansę wybicia tej piłki. Cały czas Bruce pozyła w kierunku bramki. Kito jest tam dobrze ustawiony. Myślę, że to nie był groźny strzał, ale jeszcze naciąga Nuxi, przepycha! Wesh! Chyba będzie sobie naprawdę pluł w brodę! Tak, moi drodzy, w meczu 0-0, w overtime'ie, Nuxi zamienia się w czołg i nabija Wesha, który pakuje sobie swoje jaka. To jest niewiarygodne, niewiarygodne. Stawić, ale nie spodziewał się, że piłka z tego pojedynku między... Zobaczcie, Senteksa to nawet łeb rozbolał po tej akcji. I Nuxi najpierw wyciąga tę piłkę trzykrotnie z siatki, kiedy ta już powinna wpaść, kiedy to powinno być 1-0, a teraz wprowadzą ją jeszcze do bramki rywala. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Piłka wędruje na środku boiska, jest tam Wesh, czyta to, zagrywa w kierunku Bruza, ten przeszkadza. Nuxi ma dużo boosta, może poczarować, bardzo wysoko zagrana piłka, ale przeszkadza temu Kito. Jeszcze raz Bruz będzie próbował atakować cały czas. Kito w kierunku posłana bramka, ale niestety Nuxi z kolejnym fenomenalnym save. Jeszcze raz Kito, ma sporo miejsca, ma sporo boosta, będzie się próbował przepchać, ale nieudanie, ponieważ Nuxi, no jest dzisiaj ostoją. Nuxi po raz trzeci znowu wyjmuje tę piłkę. On jest wszędzie, mam wrażenie, że tych Nuxich to my mamy trzech na boisku i rozstawili całą formację defensywną. Widzą, że nie mogą sobie pozwolić, brakuje już tego luzu, bo widzą, jak rywal jest groźny. Wesh jeszcze próbuje, ale Bruce momentalnie powraca. Kito, strzał, Nuxi, Wesh, jednak ta piłka w pole bramki, nie, bo Nuxi po raz kolejny paraduje na bramce, w przeciwieństwie do naszego rywala, który postanawia nam podarować gola. Dziękuję. Mój Nuxi wprowadza piłkę do bramki, 1-0 dla zawodników Corner Boom. Nuxi niczym Iker Casillas rzuca się raz po raz za tą piłką, ale wykończenie również jak Robert Lewandowski, no coś niebywałego. Jest sporo tych bumpów, pojawia się sporo tych demo, Bruce, nie najlepsze, teraz jeszcze to zbicie. No i po raz kolejny robi się bardzo groźnie pod bramką Weszki. Kito! To jest współpraca i jest fantastyczne wykończenie od Kito. Kurde, tu dałem dupy, bo za szybko jechałem i chciałem wybić ją do lewej, ale nie wstrzeliłem się timingowo, no i tracimy budę. Się skończy. No nie możemy tutaj tak naprawdę przewidzieć, która z drużyn będzie wychodziła na prowadzenie, bo Nuxi tańczy po raz kolejny w powietrzu. Nuxi! Ale Wesh to wyjmuje! Dosłownie z linii bramkowej, no tu by się przydał system VAR! Ta piłka nie wylądowała w bramce. Bruce teraz w defensywie chce odpokutować za poprzedni błąd i co najważniejsze, chce ruszyć do kolejnego ataku. Pojawia się również to demo z powietrza. Bruce będzie chciał tu dryblować. Bruce, piłka zgrywana jeszcze od backboardu. Jak niewiele zabrakło, by Bruce to wykończył. Nuxi próbuje to dobić, ale Wesh po raz kolejny defensywie. Bruce gotowy i do trzech razy sztuka, bo ani Kito, ani Wesha nie było w tym momencie w pobliżu. Fantastyczne to zgranie i co najważniejsze, chyba double commit tutaj poleciał ze strony zawodników siema. Kolejnego ataku, Wesh, wysoko piłka zagrana w powietrze, stara się preflipować, zagrywa piłkę w kierunku bramki, jest tam Kito, szybka odpowiedź, 2-2. Aby pojawił się jakikolwiek więcej double commit, Nuxi tańczy w powietrzu, Nuxi, zgrana ta piłka na corner, ale Kito na spokojnie, Bruce jeszcze próbuje to wybijać, po raz kolejny jest ten niezwykle agresywny pressing, Bruce zagranie do Nuxiego i Kito jeszcze jest w stanie to wyciągnąć. Nuxi, bardzo mocne zgranie w okolice światła bramki, tam jednak przygotowany Kito, pozostaje już tylko sekunda. Nuxi! 6 sekund do końca i cóż za trafienie, cóż za strzał, cóż za precyzja, Bruce z fantastycznym podaniem. No, już myślałem, że nie pochwalą mnie za to podanie, ale moi drodzy, zaczekajcie, bo teraz mamy kick-off. Uwaga, leci bomba. W spotkaniach zarówno ćwierćfinałowych, półfinałowych, jak i w finale, ale ten jeden raz piłka trafia
tuż pod poprzeczkę, a teraz jeszcze ten kick-off, oj, to jest otwarta bramka! Tak, proszę Państwa, z dedykacją dla Edka, slow kick-off w finale, w ostatniej gierce. To trumny, spójrzmy tutaj ten delay kick-off, 200 IQ Bruza, jak on na to wpadł jeszcze przy tak dużych emocjach, stresie, wykorzystuje to, powiększając swoją przewagę. Niesamowita gra obydwóch dzisiaj zawodników, ale to Nuxi błyszczy fenomenalnie, piłka w kornerze i to corner bump wygrywa to spotkanie. Także w tym miejscu chciałbym podziękować mojemu teammate'owi za fenomenalny performance w finale i ogólnie za gierkę, bo naprawdę fajnie się grało. Mam nadzieję, że Wam się zajebiście oglądało te highlights'y, no bo naprawdę pomontowane zostało. I dajcie znać jeszcze raz, czy chcecie zobaczyć nasze gierki z kompsami. Winner, winner, chicken dinner, trzymajcie się cieplutko i do następnego odcinka. Kurkoma, kurkoma. Kurkoma, kurkuma, kurkuma. Pale gibona nad sukcesem. Na chuba na dachach. Kurkuma, kurkuma. Pozytywny przekaz. Kurkuma. Padanko? Oh. Ja pierdzielę! Zamknij mordę, miałem laga!